bez policjantów byłoby ciężko funkcjonować w jakimkolwiek społeczeństwie, a policjanci to wiele umiejętności, w tym oczywiście broń i strzelanie. To jest jedna z wielu umiejętności, które muszą posiadać, ale chyba taka podstawowa, bo na wyposażeniu policji zawsze jest jakiś pistolet, więc trzeba umieć z niej strzelać. Jestem dzisiaj na strzelnicy policyjnej razem z instruktorką strzelectwa. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Ile godzin strzelacie zwyczajowo? Macie różne rodzaje broni. Jak wyglądają takie treningi i no, użytkowanie broni przez policję? Szkolenia realizowane są cyklicznie, strzelamy bardzo często. Jest to niezbędne w celu utrzymania tego odpowiedniego poziomu umiejętności taktycznego i technicznego posługiwania się bronią palną. Różne są jednostki broni. Rozumiem, że policjant musi umieć strzelać zarówno z broni długiej, jak i krótkiej. Czy ćwiczycie również, no bo na wyposażeniu są różne inne przedmioty takiego obezwładniania z osób, które stanowią zagrożenie. Jak wyglądają te ćwiczenia? Strzelamy z broni krótkiej, na wyposażeniu mamy m.in. Glocki czy też Waltery, strzelamy z broni długiej, pistoletów maszynowych, karabinków automatycznych, broni gładkolufowej. W zależności od jednostki broni strzelania przeprowadzone są na strzelnicy krytej bądź otwartej, realizowane są w ramach strzelań dynamicznych, szybkich, z użyciem przysłony, z użyciem wysiłku fizycznego, z użyciem określonych celów. Mamy też w rozporządzeniu określone tarcze strzeleckie, więc wszystko tak jest dopasowane do sytuacji, które na co dzień gdzieś tam mogą nas spotkać w trakcie pełnionej służby. No właśnie, to strzelanie dynamiczne jest ciekawe, bo ono wymaga jednak też, jak od samych policjantów, pewnej sprawności fizycznej, bo to strzelanie dynamiczne polega na takich jakby, nazwijmy to, symbolicznych inscenizacjach różnych sytuacji, czyli strzelanie zza samochodu, zza regału. Jakie jeszcze są rodzaje tego strzelania dynamicznego i jak się policjanci przy tej okazji sprawują? Czy czasem mają zadyszkę? Każdy oczywiście może złapać zadyszkę. Mamy na swoim wyposażeniu na pasie różnorodne ŚPB, które ma swoją wagę oczywiście. Strzelania realizowane są po wysiłku fizycznym, są to pompki, są to biegi na różnych dystansach, biegi przez przeszkody, biegi z obciążeniem gdzieś tam kilogramowym, powiedzmy na kamizelce taktycznej. ŚPB, czyli środki przymusu bezpośredniego, no to w ramach tego wyposażenia właśnie jest również broń, ale są też inne elementy i oczywiście rozumiem, że broń jest ostatecznością u policjanta. Czego jakby staracie się, no wiem, że nie lubicie tego tak naprawdę używać, nie chcecie, wolelibyście, żeby takich sytuacji nie było, ale jak już musicie, to co idzie w pierwszej kolejności, jaki rodzaj broni? Funkcjonariusz to oczywiście również jest człowiek i zawsze w pierwszej kolejności podejmujemy dialog z osobą, wobec której podejmujemy interwencję. Staramy się rozwiązać sytuację konfliktową w rozmowie. W chwili, kiedy jednak jest to niemożliwe, niestety są wdrażane środki przymusu bezpośredniego. Zawsze staramy się, aby takie sytuacje działy się jak najmniej, tak? Jak najrzadziej. Ważne, że policjanci mają gdzie trenować, że ćwiczą swoje umiejętności, no i że patrolują nasze drogi, sprawdzają nasze miasta, bo jednak myślę, że bez tego byłoby ciężko.